Na parafii myśmy się zajmowali przede wszystkim jako księża, wikarzy, duszpasterstwem. Cała strona opieki nad internowanymi, nad górnikami, to była domena księdza Bernarda. Chyba że nas w czymś tam o coś poprosił i mieliśmy swoją taką bardzo wąziuteńką działkę. Między innymi ja pomagałem panom z kopalni, znaczy to akurat było z 30-lecia, bo na 30-leciu górnicy mieli ukrytą maszynę do pisania, znaczy do drukowania, drukarkę. I tam drukowali różne czasopisma swoje, między innymi Grossa, Górniczy Ruch Oporu Solidarność. Było nas trzech, którzy żeśmy to przygotowywali. Znaczy oni zgromadzili materiały, chodziło o informacje przede wszystkim. Te materiały były przygotowywane, ja je pisałem na maszynie, ja je próbowałem tam jakoś zredagować, żeby to się i zmieściło i miało swój jakiś taki szyk. Jak się po czasie okazało, jednym z tych nas trzech był człowiek Wtyczka, który miał za zadanie to w jakiś sposób kontrolować. Nie wiedzieliśmy o tym. Byłem ja, był pan Adam Kowalczyk i był właśnie ten trzeci. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że przez niego potem wypłynęła informacja odnośnie samej drukarki. Dlatego, że namierzono miejsce, gdzie było drukowane, bo myśmy tylko przygotowali materiały, a nie wiedzieli, gdzie to się dzieje. To akurat wiedział pan Adam jedynie, ale gdzieś tam potem z innych kręgów to gdzieś wyszło. No i trzeba było ratować tą maszynę. Podjąłem się tego, umówiliśmy się, że samochód przyjedzie, to był taki star, który to wiózł. I żeby zmylić ewentualny trop za samochodem, to umówiliśmy się w ten sposób, że w Gliwicach pod dworzec, tam można było jeszcze bezpośrednio pod dworzec podjechać, na taksówkę sobie to właduję, ten mój bagaż, i go wywiozę, także praktycznie nie będzie wiedział nikt, gdzie on jest poza mną. I tak się trop straci. No nie wiedzieliśmy, że ten trzeci jest kontaktem i jak się potem z materiałów IPN-owskich okazało, że wszyscy taksówkarze, obojętnie do którego bym podszedł, byli podstawieni po to, żeby wiedzieć, gdzie ja z tym bagażem moim pojadę. Także, ponieważ to akurat trafiło pod adres mój prywatny do mojego rodzinnego domu, no to się okazało, że do końca stanu wojennego to był bardzo pilnie strzeżony punkt, bo z kolei był namierzony, ale nie odkryto kart, dlatego że chciano znaleźć kontakt między Jastrzębiem a Katowicami, bo to już było w Michałkowicach, więc tu okręg katowicki, chciano znaleźć ten trop, chciano po tym tropie iść. Okazało się, że tam potem nie wyszły pewne rzeczy, maszyna została cały czas, także nic z tego nie wyszło, ale gdyby, to by była tragedia, bo by, że tak powiem, za sznureczkiem poszli dalej. Także tak się ta sprawa zakończyła. W 1983 rzeczywiście opuściłem Jastrzębie, krótko byłem w Mikołowie do jesieni tego roku i w jesieni tego roku już poszedłem do piekar. Taki był zamysł księdza biskupa, abym został diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. A ponieważ tam w bazylice jest grób takiego apostoła trzeźwości, księdza Ficka, w związku z tym ksiądz biskup Herbert Bednosz wiązał takie właśnie plany i nadzieje, że tam zacznie się i tam będzie rozwijane duszpasterstwo trzeźwościowe w diecezji. Temu się miałem poświęcić jako wikariusz, jednocześnie miałem również tym się zająć. No i rzeczywiście rozpocząłem
ponieważ ksiądz proboszcz wyznaczył mi katechezę, opiekę nad katechezą dla dorosłych. Tam była już od dawna grupa mężczyzn i grupa kobiet. Dwie niezależne grupy katechetyczne. Ksiądz proboszcz dalej prowadził grupę pań, natomiast ja miałem poprowadzić dalej grupę mężczyzn i dla nich co tydzień była przygotowywana katecheza. Praktycznie żeśmy się zajmowali poszczególnymi świętymi błogosławionymi, których Ojciec Święty Jan Paweł II wynosił na ołtarza, byli Polakami. To się okazało, że to byli ludzie, którzy byli bardzo mocno zaangażowani w życie religijne i jednocześnie bardzo mocno zaangażowani w życie społeczne. Na tym te katechezy polegały, żeby pokazać ich właśnie ten rys narodowy i ten rys religijny. Te katechezy były po wieczornej mszy świętej. Ja zawsze wtedy udawałem się jeszcze po mszy świętej na kolację, na probostwo i potem po kolacji szybciutko szedłem do salki na spotkanie. W międzyczasie, z tego co wiem, panowie załatwiali swoje sprawy zawodowe, związkowe, wymieniali się różnego rodzaju propozycjami, no i pewnie prasą podziemną też. Pewnego razu tam przyszli ludzie ze Służby Bezpieczeństwa, dwaj SBC. Przyszli na katechezę, usiedli też w salce. Ja idąc z probostwa do salki, spotykam najpierw dwóch z ludzi, którzy przyszli na katechezę i mówią mi: proszę księdza, są SBC, co robimy? Ja mówię: no będzie dalej katecheza, będzie normalnie, nic szczególnego. I poszliśmy do salki. No i wtedy ci dwaj panowie, jak ja wchodziłem, wstali, podeszli do mnie i poprosili, czy mogliby ze mną chwilę porozmawiać. Proszę bardzo. Przedstawili się jako pracownicy Służby Bezpieczeństwa, podali swoje imiona i nazwiska i zapytali, czy mogą uczestniczyć w katechezie. Wyraziłem zgodę, nie widziałem powodu, żeby nie. No i katecheza się odbyła. Z tym, że ja ich poprosiłem jeszcze wcześniej, żeby poczekali po katechezie, bo chciałbym jeszcze ja z kolei z nimi porozmawiać. Wiedziałem, że gdzieś mi umkną te nazwiska, więc chciałem wiedzieć, z kim mam do czynienia. No i rzeczywiście po katechezie króciuteńko żeśmy porozmawiali, im powiedziałem, że wiecie, ale ja chcę powiedzieć mojemu szefowi, księdzu biskupowi, że wy tutaj byliście u mnie, więc proszę jeszcze raz się przedstawić. Chciałem was zaprezentować. No i tak żeśmy się rozstali. Rzeczywiście następnego dnia pojechałem do księdza biskupa Herberta, przedstawiając mu na piśmie zresztą też to wydarzenie. No on stwierdził, że to jest nowy sposób walki z Kościołem. Bo dotychczas oni byli, ale udawali, że ich nie ma. Byli nieobecni. A teraz odkryli swoją przyłbicę, pokazali twarz. Więc będziemy się temu przyglądać. To taki szczegół związany właśnie z taką ich obecnością. Ja z kolei już znałem te twarze, więc było mi łatwiej ich gdzieś zauważyć na mieście, czy szczególnie jakby pielgrzymki, zauważyć ich obecność, gdzie są, kogo szukają, gdzie, za kim chodzą, jacy to są. Same katechezy, one przerodziły się w tak zwane duszpasterstwo ludzi pracy. Najpierw żeśmy zaczęli ponieważ to byli panowie i panie zresztą też, bardzo mocno już zorganizowani. To ja ich poznawałem, a nie oni. Oni się dopiero organizowali, czy ja tam powiedzmy coś organizowałem. Oni już byli zorganizowani. Jeździli na msze święte za ojczyznę do księdza Jerzego Popiełuszki do Warszawy. Mieli bardzo wielki kontakt z tak zwanym przymierzem rodzin w Warszawie. Z Bractwem Oczeźwienie, bo takie tam wtedy powstało. I oni na bazie tego Bractwa Oczeźwienie chcieli również założyć takie bractwo u nas. To się zbiegło z kolei z taką propozycją Komisji Episkopatu Polski do spraw trzeźwości dotyczącą bractw trzeźwości imieniu świętego Maksymiliana Kolbego.
No i żeśmy, ponieważ żeśmy były wprowadzone, były trwały czuwania raz w miesiącu, w pierwszy piątek miesiąca czuwania, to w czasie takiego czuwania, w czasie mszy świętej o 21 chcieliśmy, o nich im bardzo zależało, żeby złożyć takie ślubowanie trzeźwości. A ponieważ w tej strukturze bractw trzeźwości imieniu świętego Maksymiliana Kolbego były przewidziane takie jakby 3 stopnie, no to z nimi związaliśmy takie 3 ślubowania. Jedno, które dotyczyło miesiąca sierpnia, czyli trzeźwość na cały rok, a abstynencję na miesiąc sierpień. Ten drugi stopień związaliśmy z Adwentem, czyli ślubowanie trzeźwości na cały rok, a abstynencji na czas Adwentu. I trzecie, ślubowanie trzeźwość na cały rok, a abstynencja w sierpniu, Adwencie i Wielkim Poście. I to takie były 3 stopnie, które były, że tak powiem, do osiągnięcia. Rzeczywiście zebrało się grono, oni na wzór tego Bractwa Otrzeźwienie pomyśleli o 12 przynajmniej osobach, które by to ślubowanie pierwsze złożyły. Tak się też stało. Potem co miesiąc były takie ślubowania, co miesiąc ktoś do tych ślubowań przystępował. To była jedna rzecz, która w ramach duszpasterstwa, tak się tworzyło to duszpasterstwo ludzi pracy, no się potem tak jakby, tak zostało nazwane, tak było traktowane. Druga rzecz to był petetek. Ponieważ był problem z wyjazdem na msze święte za ojczyznę, trzeba było gdzieś tam uciekać, trzeba było gdzieś pociągiem jechać do Warszawy, wzmożone kontrole w tym dniu, czy dzień wcześniej na peronach, szukają odpowiednich ludzi, których nie należy wpuścić do pociągu. Założyliśmy PTTek, jak najbardziej legalnie, zgodnie z przepisami, został zatwierdzony. I to był taki oścień dla SBC, no bo legalnie mogliśmy wyjechać, nie musieliśmy się niczego bać. Problem potem tylko był jedynie w autobusach, ponieważ wszystkie, jak się okazało, dookoła bazy transportowe miały zakaz z konkretnego oddziału PTTek, a to był ten nasz, przy Bazylice Piekarskiej, przyjmować zgłoszenie i obsługiwać ten to właśnie zgłoszenie, prawda? Także musieliśmy gdzieś tam szukać jakichś baz, ale to była rzecz, która naprawdę wiele pomogła, bo to nie były tylko wyjazdy na msze za ojczyznę, również do Zakopanego, również na pielgrzymkę, taką czy inną, więc tych wyjazdów było więcej. One były postrzegane jako zagrożenie na zasadzie kontaktu z innymi regionami Polski, z innymi ludźmi poza Śląskiem. Tam się zaczęła sprawa dalej rozwijać, ponieważ poprzez Warszawę był bardzo wielki kontakt i tutaj tak należy oddać cześć i chwałę panu Ginterowi Kupce. To był człowiek, który miał rozległe kontakty z ludźmi w Warszawie, poza Warszawą. Stąd też kontakt z Gdańskiem, z Gdynią. Stamtąd przyjeżdżali do nas ludzie na Barbórkę. Myśmy ich zapraszali. Przyjeżdżali na pielgrzymkę piekarską. Takimi stałymi gośćmi naszymi byli hutnicy z Huty Warszawa. Już wcześniej przywozili zawsze swoje stroje galowe, żeby już je gdzieś tam ukryć. Potem dopiero oni przyjeżdżali, inaczej by im to konfiskowano. Ten kontakt był bardzo, bardzo mocny, bardzo szeroki, bardzo wielki. No i na tej zasadzie też powstało między innymi Bractwo Świętej Brygidy. Przez kontakt z Gdańskiem, a właściwie z Gdynią, bardziej tam w Gdyni był ksiądz Jastak, on się opiekował chyba Bractwem Świętej Brygidy. To było takie stowarzyszenie bardzo, bardzo mocne w swych założeniach. Ono miało pewne jakby nawet zasady takie, powiedzmy, organizacji
wojskowej, gdzie tam trzeba było pewne zadania, obowiązki wypełnić. Mocno dyscyplinowało tych ludzi, którzy w nim, w tym gremium uczestniczyli, a jednocześnie powodowało, że to byli ludzie, na których można było liczyć, można było się na nich oprzeć. Raz się też zdarzyło, że gdy była barburka, przyszli ludzie ze Służby Bezpieczeństwa, chcąc dostać się na to spotkanie. Panowie poprosili ich, żeby zaczekali, aż ja przyjdę, bo spotkanie odbywało się w sali u sióstr, to jest trochę poza probostwem. Przyszedłem na to spotkanie, stanęliśmy przed tą salą i panowie się przedstawili. To był ktoś z Katowic i z piekar śląskich. I poprosili mnie, żebym zapytali, czy mogą wejść na salę. No powiedziałem im, że w takim charakterze, w jakim się przedstawili, nie. Bo nie mogłem im zakazać wejścia na salę w ogóle, dlatego że to było spotkanie otwarte i każdy mógł przyjść. O, byli goście z innych miast Polski, także oni też mogli przyjść. Ale mówię w takim charakterze, w jakim żeście się przedstawili, nie chciałbym, żebyście wchodzili na salę. No bo my chcemy im tylko powiedzieć, że to jest nielegalne spotkanie, żeby mieli tego świadomość. Ja mówię, nie zgadzam się, nie? No to niech ksiądz pójdzie i powie tym wszystkim tam zgromadzonym, że to spotkanie jest nielegalne, to nam też wystarczy. Też się na tą propozycję nie zgodziłem. Trochę żeśmy się tam jeszcze przekamarzali, no bo oni twierdzili, że to spotkanie jest nielegalne. Ja twierdziłem, że jest legalne. Oni twierdzili, że nielegalne, ponieważ się tutaj odbywa. Ja twierdziłem, że legalne, ponieważ się odbywa w budynkach kościelnych. A takie zgromadzenia mogą być w budynkach kościelnych, one są legalne, związane z duszpasterstwem, jakie się prowadzi. No i to trochę trwało. Wszyscy czekali, żeby jakby oficjalnie rozpocząć to nasze spotkanie po mszy świętej. No a myśmy tam dyskutowali. W sumie nie zdobyli się na to, żeby pójść bez pozwolenia. Odeszli i tym się po prostu moja rozmowa z nimi skończyła. Efektem tego było to, jak się potem po latach okazało, że, znaczy okazało się zaraz na początku, że nie mogłem wyjechać z racji mojego 10-lecia kapłaństwa, bo cały rocznik chcieliśmy jechać do Ojca Świętego. Nie dostałem pozwolenia na paszport. No a potem jak biskup mianował mnie właśnie proboszczem parafii obok, parafii Zmartwychwstania Pańskiego, no to Urząd do Spraw Wyznań nie zgodził się na to, żebym był tam proboszczem. Jednak już wtedy nowy biskup diecezji, arcybiskup Damian Simoń, wtedy jeszcze biskup, nie przesunął mnie gdzie indziej, tak oni to prosili, także byłem jedynie administratorem parafii, nie byłem proboszczem, ponieważ Urząd Bezpieczeństwa się na to nie zgodził, właściwie oficjalnie Urząd do Spraw Wyznań.